Witajcie. To jest odcinek numer 138 podcastu ZVZ. Ja jestem Paweł Pedo. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest Katarzyna Kolenda-Zalewska. Nie, czekaj. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Ale blisko było. Czekaj, muszę ściszyć sobie troszkę mikrofon. Kasia, słuchaj, mam dla Ciebie ciekawostkę dzisiaj, którą przygotowałem. Tak? Dziś jest, w momencie, w którym to nagrywamy, jest 19 września i to jest dzień, w którym urodzili się Adam West, Jeremy Irons, Jimmy Fallon i Peggy. Więc to jest jedyny dzień, w którym możemy świętować cokolwiek związanego z Peggy, bo w sumie to nie wiemy poza tym o niej zbyt wiele, ale wszystkiego najlepszego, Peggy. Potrzebowałem trzech nazwisk, niestety musiałem powiedzieć o Jimmy Fallonie w podcaście. To nie jest miłe, bo ja nie lubię Jimmy'ego Fallona. To jest smutne, ja też go nie lubię. Ale wiesz co, możemy kończyć teraz, ilekroć będzie nazwisko padało w tym odcinku podcastu, to będziemy dodawali i Peggy. Andrzej Mleczko i Peggy. Nie, Peggy. Chyba nie. Chyba nie, ale Jeremy Irons bardzo lubię. Mój ulubiony aktor w Królu Lwie, więc wszystkiego najlepszego, Jeremy. Mam nadzieję, że nas słuchasz. Tak, to jest nowy odcinek, więc słuchajcie, mamy do powiedzenia wiele ciekawych rzeczy. Tym razem stwierdziliśmy, że w końcu zrobimy odcinek dla tych, którzy chcą tematów mniej popkulturowych, a więcej społecznych, więc dziś będzie temat społeczny, ale zanim do tego przejdziemy, to już za chwilę nasz segment popkulturowo-popkulturowy, więc zostańcie z nami. Okej, to opowiadaj. Podobno widziałaś więcej polskich filmów niż powinni widzieć ludzie polskich filmów przez całe życie. Tak, ponieważ byłam w Gdyni na festiwalu polskich filmów fabularnych. Tak mi się wydaje, że taka jest nazwa tego festiwalu, zawsze zapominam. Byłam w Gdyni, obejrzałam 8 filmów, w tym filmy, które jeszcze nie trafiły do kin, a które budzą dużo emocji, bo widziałam Boże Ciało Jacka Komasy, czyli film, który Polska wystawiła do Oscara w tym roku, jako kandydata w kategorii najlepszy film anglojęzyczny. Czy Jacek Komasa to jest brat Jana Komasy? On się nazywa Jan Komasa? James Komasa. James Komasa, dobrze. Wiedziałam, że na J. To bardzo dobrze, nie utrzymujemy tradycji, bo wydaje mi się, że w poprzednim odcinku nie powiedziałeś żadnego imienia, nazwiska prawidłowo, więc tak, nie, ale chciałabym zwrócić uwagę, że złapałeś mnie jeszcze w czasie trwania podcastu, Opcja. No. W każdym razie ten ocali samobójców, tak? O tym mówimy. Ten ocali samobójców i ten od miasta 44 nakręcił nowy film. No i powiem tak, że rzeczywiście to jest film dużo lepszy z ocali samobójców jak od miasta 44. Historia jest dosyć prosta. Chłopak z Poprawczaka, Daniel, na skutek dosyć przypadkowego splotu okoliczności zaczyna pełnić funkcję księdza w niewielkim kościele w niewielkiej miejscowości. W tej miejscowości rok wcześniej wydarzyła się wielka tragedia, której mieszkańcy tego miasteczka jeszcze nie przepracowali. No i pojawienie się tego nowego chłopaka znikąd, który ma w sobie taką iskrę bożą, jest takim natchnionym kaznodzieją, ale też całkiem porządnie sprawującym swoje funkcje młodym księdzem, mimo że nie ma święce, a nikt nie był w seminarium. Jego obecność sprawia, że być może pewne rzeczy, które nie są zaleczone, mogą się zaleczyć. Film niektórzy oceniają jako jeden z najlepszych na festiwalu. Ja przyznam szczerze, że mnie jakoś bardzo nie porwał, być może dlatego, że miałam wrażenie, że już widziałam tą historię. Nie jestem w stanie powiedzieć w jakich innych filmach, ale mam wrażenie, że pewne mechanizmy społeczne i pewien takie zestawienie jednostki spoza społeczności z pewną traumą tej społeczności widziałam już wcześniej. Ale aktorsko jest to całkiem nieźle zagrane i muszę powiedzieć, że to jest najgorsze, jeśli chodzi o ten film, to sposób jego promowania, bo plakat jest obrzydliwy. Polski plakat jest różowo-fioletowy i sugeruje, że nie wiem, że ten ksiądz będzie cały czas na haju. Z kolei trailer jest złożony wyłącznie, jakby wycina wszystkie dramatyczne sceny z całego ponad godzinnego filmu i tworzy takie wrażenie, że ten film będzie cały na bardzo takich dramatycznych scenach, emocjach, że tam ciągle ktoś będzie krzyczał, a tak nie jest. Jest to film bardzo, w sumie dosyć kameralny i bardzo spokojny. Więc ogólnie rzecz biorąc, przyznam się, że byłam pozytywnie zaskoczona. Z filmów, na które być może część osób czeka, widziałam Ikar, legenda Mietka Komasy. To historia polskiego pianisty jazzowego. Mietka Kosza w ogóle masz na myśli, tak? Tym razem nie Mietka Komasy. Boże drogi. Bardzo dobrze ci idzie, Kasia. Jesteś, nadal jesteś sobą. To w ogóle... A czy ja to mogę powtórzyć? Nie, w życiu. Ja to muszę umieścić w podcaście. Mietek Komasa, brat Jacka Komasy i Jamesa Komasy, Jana Komasy. Dobrze, okej. Okay. No, mów dalej. Ja chciałam... Wszystko dobrze jest. Historia Mietka Kosza, tak, Mietka Kosza, jest historią polskiego pianisty jazzowego, niewidomego pianisty jazzowego, który był
człowiekiem dosyć konfliktowym, ale bardzo zdolnym, który tak zamieszał trochę w polskiej scenie jazzowej, jest takim punktem odniesienia, a jednocześnie otaczała go rzeczywiście pewna legenda człowieka niedostępnego, odseparowanego od środowiska, no i jeszcze do tego wszystkiego zginął tragiczną śmiercią. Nie wiadomo, czy był to wypadek, czy samobójstwo. No i mój problem z tym filmem jest taki, że on jest złożony z takich bardzo dobrze znanych klocków składania historii biograficznych trudnych ludzi i znajdziemy tam dosłownie wszystkie elementy, które zwykle się w takich historiach znajduje. A do tego wszystkiego jeszcze, co jest jakby moim problemem, no chyba największym z tym filmem jest to, że twórcy tej produkcji cały czas nam przypominają, że bohater jest niewidomy i strasznie się na tym, że on nie widzi, koncentrują. I przyznam szczerze, że miałam takie poczucie, że ta fascynacja tym niewidzeniem bohatera przekracza już po prostu próbę oddania niezwykłości jego talentu, a zaczyna być taka dosyć chorobliwa, czy nawet ableistyczna. I przyznam szczerze, że miałam takie wrażenie, że to jest jakiś taki film, który się dosyć moim zdaniem niekorzystnie wpisuje w sposób mówienia o osobach niewidzących i takiej dzikiej fascynacji tym, że one nie widzą i są przez to jakieś specjalne. Jakby, ja rozumiem, że gdyby to była historia opowiadająca wyłącznie o talencie muzycznym, która jednocześnie jakby dodaje jakąś taką warstwę związaną z tym, że pianista nie widzi, no ale to jest trochę tak, jakby nakręcić film o Raju Charlesie, koncentrując się głównie na tym, że on nie widzi. No jakby Ray Charles robił w życiu ciekawsze rzeczy niż nie widział. W ogóle powiedz mi, bo ja zauważyłem taki pewien problem z nie tylko polskimi filmami biograficznymi, ale w ogóle z filmami biograficznymi, że z reguły taki mój najbardziej podstawowy podział pomiędzy tym, czy film będzie w miarę dobry, czy raczej słaby, jest taki, czy twórcy mają jakikolwiek pomysł na to, o czym chcą tak naprawdę powiedzieć, bo z reguły jest tak, że życie ludzi jest na tyle, wiesz, wielowątkowe, rozbudowane i długie w wielu przypadkach, że trudno jest tak naprawdę, wiesz, zrobić film o wszystkim, więc zaczynają się takie filmy, które, wiesz, skaczą po różnych wątkach i tak naprawdę nie potrafią za bardzo powiedzieć, o czym są, a te lepsze filmy biograficzne to są takie, które decydują się na opowiedzenie o jakimś jednym wątku albo skoncentrowanie się na jakiejś jednej konkretnej części historii. Nie wiem, czy pamiętasz, i tutaj jest porównanie dwóch słabych filmów akurat, ale te oba filmy o Steve Jobsie. Chciałem powiedzieć o Jamesie Bondzie, w ogóle dziś mamy niesamowity dzień. Oba filmy o Jamesie Bondzie, nie? Nie, oba filmy o Steve Jobsie, z których jeden próbował być filmem o wszystkim. Ten z, jak on się nazywa ten aktor? Ashton Kutcher. Z Ashtonem Kutcherem, on kompletnie skakał po prostu, super ważny wątek, wiesz, podróży do Indii, był zrobiony w takiej 3-sekundowej scenie, gdzie ciach, o tutaj masz scenę z Indii, ciach, jesteśmy z powrotem w Stanach Zjednoczonych. A z drugiej strony był ten film z Fassbenderem, który się koncentrował właśnie raczej na pokazaniu tylko wycinka historii, ale i był przez to bardziej konkretny, mimo że też nie najlepszy. Więc moje pytanie jest, czy zwłaszcza, że to chyba nie jest jedyny, o którym dziś będziesz mówiła, film biograficzny, to jak było w tym przypadku? No, ten film skacze. Skacze po różnych fragmentach życia bohatera, bardzo często ucina pewne wątki dosyć szybko, przeskakuje do przodu i paradoksalnie on miałby szansę nawet właśnie skoncentrować się na jednym bardzo istotnym wydarzeniu, bo jakby pierwsze kilkanaście minut filmu właśnie podpowiada, że pójdziemy drogą tego filmu o Jobsie z Fassbenderem, czyli że będzie jedno wydarzenie takie przełomowe i tutaj główny bohater siada do fortepianu na Jazz Jamboree, jakby zanim zbierze się do grania, wspomina pewne elementy swojego życia, tylko no po tych 15 minutach film raczej wraca do skakania z wątku na wątek i próbuje całe to życie i całą jego twórczość ścisnąć tej filmowej narracji. I ostatecznie przyznam szczerze, że no, to jest też taka produkcja, która bardzo często jest bardzo wprost, mówi że o pewnych elementach, a na sam koniec to już w ogóle ma taką sekwencję, gdzie bohaterowie tego filmu mówią prosto do kamery, jak im strasznie przykro, że nie byli lepszymi ludźmi dla tego Mietka Kosza. Przy czym sam jakby bohater jest bardzo nieprzyjemny, to nie jest miły człowiek. I zastanawiałam się cały czas, oglądając zresztą ten film, czy to jest zamiar twórców, którzy stworzyli film biograficzny o niemiłym człowieku, czy wręcz przeciwnie, takim jakby takim wyszło, to znaczy, że nie zauważyli, jak bardzo niemiły jest ich bohater, bo przecież osobom, które są genialne czy zdolne, wolno więcej. Więc ja uważam, że ten film jest, on jest taki napisany bardzo pod sceny, które mają wzruszyć publiczność, które mają ją poruszyć, ale ja osobiście właśnie zgadzam się z twoją klasyfikacją tych słabych filmów biograficznych, które próbują wcisnąć czyjeś całe życie w te 2 godziny filmu. No i to zwykle wychodzi bardzo fragmentarycznie i też nie do końca można, znaczy wiadomo, co ci twórcy chcieli tu powiedzieć,
powiedzieć, ale jeśli szukamy czegoś więcej niż to, co twórcy tam wystawiają nam kawa na ławę, to bardzo trudno sobie znaleźć własną ścieżkę interpretacyjną. Dobrze, nie chcę mówić o wszystkich filmach, które widziałam, bo byśmy tutaj siedzieli jeszcze bardzo, bardzo długo, to jeszcze chcę powiedzieć dwa słowa o Piłsudskim. O, udało się. Józefie. To jest tytuł, w którym trudno się pomylić, nie? Znaczy, ja nie umiem zapisać nazwiska Piłsudskiego, no to nigdy potrafi, nawet Piłsudski podobnie nie potrafił, tak słyszałem. Tak. I muszę wam powiedzieć, tobie też, Pawle, powiedzieć przede wszystkim, że ten film mnie zostawił w takim lekkim stuporze, bo to jest produkcja, która, ja nawet nie wiem, co, jak ją do końca opisać. Mamy pewne sceny z życia Marszałka. Przy czym te sceny, które byłyby prawdopodobnie najciekawsze, są nieobecne w tym filmie. To znaczy, film zaczyna się wtedy, kiedy Piłsudski, jeszcze zanim w ogóle był marszałkiem, naczelnikiem i honorowym zbawcą kraju, jest rewolucjonistą zamkniętym najpierw w więzieniu, a potem w szpitalu psychiatrycznym, gdzie symuluje chorobę psychiczną i zostaje stamtąd wykradziony przez swoich współpracowników. I potem widzimy takie kolejne epizody z jego życia, to jak tworzy frakcję rewolucyjną, to jak się kłóci z PPS-em, jak napada na pociąg i... Im bliżej końca filmu, tym bardziej zaczynamy się orientować, przynajmniej jeśli znamy historię, że film się kończy, a jeszcze tam jest mnóstwo rzeczy, które się powinny wydarzyć. Zwłaszcza, że ostatnią datą, jakby, którą widzimy w tym filmie, to jest rok 1918, czyli jakby w ogóle nie producentów nie obchodzi 23, 26 czy śmierć Marszałka, w związku z tym jest to tylko ten okres do odzyskania niepodległości. Będzie sequel, dobrze. No, jakby jest dużo przestrzeni na sequel, chociaż ja od razu chciałabym powiedzieć, że ja sobie nie wyobrażam filmu we współczesnej Polsce, który pokazałby zamach majowy. Bo tego się nie da we współczesnej Polsce pokazać. Ale wracając do samego Piłsudskiego, no im bliżej jest końca tego filmu, tym bardziej się orientujemy, że pewne rzeczy się nie zmieszczą. I ja, no powiem szczerze, moment, w którym się okazuje, że nie ma pierwszej wojny światowej w tym filmie, to był taki moment, że miałam takie what the fuck? Znaczy, wyobraź sobie, że to jest tak, że historyczny film wychodzi do wymarszu pierwszej kadrowej, po czym pojawia się taki wielki jakby napis, bo ten film ma takie napisy, które ci tłumaczą, gdzie jesteśmy w czasie i co przeskoczyliśmy. O, tak jak Kapitan Ameryka, dobrze. Kapitan Ameryka, Marszałek Piłsudski, to się nawet wiąże. Ma tarczę? Nie, kurczę, nie. Ale wiesz co, ale widać, że Borys Szyc przypakował do tego filmu, więc trochę taki jest bardziej... Bardziej Borys, mniej Szyc. Tak. W każdym razie jest taka plansza, która mówi, że no przez 4 lata trwała pierwsza wojna światowa i była bardzo okrutna. A potem mamy scenę, jak marszałek przyjeżdża do Warszawy. Ej, fantastyczne, super, nie budżetu zabrakło. I słuchaj, i najlepsze jest to, że jeśli chcecie się dowiedzieć, co się działo przez te 4 lata, których nie ma w Piłsudskim, to słuchajcie, to jest taki film Legion. Który jest dokładnie o tym. I co więcej, gra w nim Borys Szyc. A kogo gra? Też Piłsudskiego, nie? Nie Piłsudskiego. Jakby grał Piłsudskiego, to było idealne. Ale nie, gra w jakiejś tam drugoplanowej roli. Mogliby się jakoś w ogóle dogadać, nie? Bo te filmy wychodzą parami i mogliby zrobić im scenę po napisach czy coś. Ktoś mi kiedyś w ogóle powiedział, że to był na początku jeden projekt i że on dopiero potem z tego jednego projektu wykwitły więc dwa. Więc uważajcie, nie pomylcie filmu. Nie pamiętam filmu, albo nie, zróbcie tak, bo to jak to się ogląda? Będę teraz tłumaczyć. Idziecie na Piłsudskiego, oglądacie do wymarszu pierwszej kadrowej, robicie pauzę, oglądacie całe Legiony i oglądacie ostatnią scenę Piłsudskiego. Mm. Ale w każdym razie muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o sam film, to on jest dziwny i miejscami jest lepszy, miejscami gorszy. Szyc jest niezły. To było dla mnie zaskoczenie. Ja się poszedł. To nie jest tak, że już się niczego po nim nie spodziewam, ale jest to taki aktor, który gra w kratkę. No i w przypadku tego filmu naprawdę jest o oczko lepszy od wszystkich innych. To znaczy naprawdę bardzo, bardzo dobrze gra. I oglądając ten film, patrząc na Piłsudskiego, zapomniałam, że widzę Borysa Szyca, co jest dużym, moim zdaniem, komplementem. Natomiast to, co ten film robi naprawdę bardzo, bardzo słabo i za co mam olbrzymie pretensje do twórców, to jest to, że kobiety w życiu Piłsudskiego, czyli jego pierwszą i drugą żonę, pokazuje jako takie typowe matki, żony i kochanki, które głównie mówią, oj, oj, odpocznij sobie, zostań w domu, nie baw się w konspirację. Tymczasem to były po prostu niesamowicie zaangażowane kobiety, zwłaszcza jego druga żona, która była po prostu zwykłą terrorystką, organizowała zamachy bombowe, przemycała pistolety, była aktywistką. I ogólnie to mnie tak bardzo denerwuje, bo ten film jakby pokazuje, że w Polsce nie da się nawet o tych kobietach, które naprawdę dla historii Polski mają znaczenie kluczowe, opowiedzieć inaczej niż przez pryzmat otaczających ich mężczyzn. No i to jest dla mnie takie dosyć smutne i myślę, że to jest też smutne, bo jeśli się nie wie tego... Bo w ogóle to jest taki film, żeby go dobrze zrozumieć, to trzeba bardzo dobrze znać okres, o którym on opowiada. Bo jeśli chce się czegoś nauczyć z tego filmu o tym okresie, to on jest zbyt fragmentaryczny i się niczego o nim nie dowiesz. Więc tak ja trochę nie wiem, dla kogo jest ta produkcja, bo
Ona nawet za dobrze nie buduje legendy Piłsudskiego. Jest tak jakoś jakimiś takimi obrazkami do historii, którą wszyscy powinni bardzo dobrze znać, ale prawda jest taka, że Polacy współcześni wcale nie znają tak bardzo dobrze tego okresu, bo z różnych powodów przez pewien czas się o nim nie uczyliśmy zbyt intensywnie, więc jest to bardzo, bardzo dziwna produkcja. I to na tym chyba skończę moje refleksje, dlatego że ja widziałam jeszcze kilka innych filmów, ale już minęło kilkanaście minut, a jeszcze do nich nie doszłam. Chciałabym tylko jeszcze na samym końcu powiedzieć, że jest jeden film, który nie wiem, czy trafi do kin, a jeśli trafi do telewizji, to moim zdaniem warto go obejrzeć i film nazywa się Żelazny Most. I jest to taki dosyć mało obyczajowy film, w którym są właściwie trzy główne postaci i moim zdaniem jest zaskakująco dobry, ale jest bardzo kameralny, taki mały. Opowiada o pewnym facecie, który uwiódł żonę swojego przyjaciela, ponieważ obaj pracują w kopalni, to on go wysyła na sam przód pracy w kopalni, jest zawał, tam tego przysypuje i nasz bohater musi żyć z konsekwencjami tego czynu i brzmi to bardzo melodramatycznie i mi się też wydawało, że to będzie taki melodramat, a film okazał się dużo ciekawszy. I to będzie koniec mojej gdyńskich rekomendacji na dzisiaj. Zatem pozwolę się zagłębić w falę komercji i opowiedzieć o muzyce popularnej, która ostatnio się pojawiła. To znaczy, jak zaczynaliśmy sezon, to tak pomyślałem sobie, że mógłbym czasem trochę więcej mówić o muzyce w podcaście, dlatego że w sumie ja nigdzie nie mówię o muzyce. Ostatnio zacząłem na swoim Instagramie polecać piosenki. Ale ja słucham dużo muzyki i stwierdziłem, że fajnie byłoby czasem gdzieś o tym powiedzieć. A, teraz się złożyło, że teraz mieliśmy dwie niedawne premiery muzyczne, które obie były ciekawe na swój sposób. Po pierwsze, słuchaj, ja bardzo długo czekałem od zwiastuna filmu Aniołki Charlie'ego, tego nowego, czekałem na zapowiedziany już wtedy singiel pod tytułem Don't Call Me An Angel, czy Don't Call Me Angel, tam nie ma N, w którym połączyły swoje siły, kto? Ariana Grande, Miley Cyrus i Lana Del Rey. I, więc ja się ucieszyłem, powiem ci szczerze, ucieszyłem się, chociaż nie lubię Lany Del Rey, co jest, chciałbym teraz podkreślić, co jest istotne dla tego, o czym będę mówił za chwilę. To znaczy, ja wiem, że Lana Del Rey jest w porządku i warto docenić i tak dalej, ale ja nie umiem Lany Del Rey, po prostu kompletnie nie umiem. Jak ja słucham, ktoś mi powiedział w ogóle, że ta ostatnia płyta Lany Del Rey jest najlepsza w jej historii, więc stwierdziłem, dobra, dam szansę. Odpaliłem, nie wiem, dla mnie to wszystko jest zbyt takie melodramatyczne, zbyt powolne, zbyt takie, wiesz, wyjące, nie wiem, czy to jest dobre słowo. I ostatnio ukułem takie określenie, że po prostu pewne rodzaje muzyki są dla mnie TLDR, czyli tu Lana Del Rey. Ale za to uwielbiam Ariana Grande i Miley Cyrus. Dla mnie takie wymarzone trio to byłyby one dwie z Billie Eilish jeszcze, ale... Więc fragmenty tego singla pojawiły się gdzieś w tym pierwszym zwiastunie i od tej pory było wiadomo, że on się pojawi, nie wiadomo było kiedy, no i premiera była ostatnio. No i kurde, nie jestem jakiś bardzo zachwycony, nie jestem jakoś strasznie zawiedziony, ale też nie jestem bardzo zachwycony. To jest tak, uważam, że te trzy dziewczyny, te trzy artystki byłyby w stanie zrobić coś znacznie, znacznie lepszego, gdyby miały kompletną wolność artystyczną, a gdyby to nie był, wiesz, singiel, który jest singlem promującym film. Dlatego, że mam wrażenie, że ta piosenka powstała i została zaaranżowana przede wszystkim w ten sposób. Ja trochę miałem skojarzenia paradoksalnie w ogóle, zupełnie bardzo dalekie z tym ostatnim, nową wersją Króla Lwa. Dlatego, że jak recenzowaliśmy Króla Lwa, to doszliśmy do takiego wniosku, że tam wszystkie elementy, które nie pasowały do tej nowej stylistyki, były jakby wycięte, ale nie zostało dane nic w zamian. I miałem trochę podobne wrażenie w tej piosence, że ta piosenka została, jakby masz trzy artystki, z których każda ma swój zupełnie różny styl, więc zamiast stworzyć coś, co będzie jakimś miszmaszem tego wszystkiego i będzie w jakiś sposób łączyło i te ich style, to powstało coś, co było na tyle... średnie i na tyle bez wyrazu, że pasowało do każdej z nich, ale jednocześnie w żaden sposób nie wykorzystywało możliwości żadnej z nich. I w ogóle, co jestem bardzo najbardziej zdziwiony, najbardziej według mnie najlepiej została wykorzystana w tym kawałku Lana Del Rey, która mi zwykle nie pasuje, ale tutaj była takim dodatkiem małym. Jest ten jej segment, który nagle się zaczyna. Jest jej akurat tyle, że jeszcze nie zdąży mnie wkurzać albo nie zdążę zasnąć w trakcie słuchania, po czym znika tak naprawdę gdzieś w tle. Więc to byłem pod wrażeniem. Również uważam, że Miley Cyrus poradziła sobie całkiem nieźle w tym swoim segmencie, chociaż to jest znowu takie coś, hej, tu masz piosenkę, która jest zupełnie, która jest trochę nijaka, ale jesteś Miley Cyrus, więc bądź Miley Cyrus. Najsłabiej według mnie niestety wypadła Ariana, której ta piosenka jakby kompletnie nie pomagała w tym, co ma robić, mimo że paradoksalnie było jej tam najwięcej, to jednocześnie mam wrażenie, że miała najmniej do zaśpiewania.
Więc efekt jest ogólny taki, że mam wrażenie, że gdyby każda z tych dziewczyn nagrała tą piosenkę sama i dostała swoją własną aranżację, to powstałyby trzy piosenki, z których każda byłaby lepsza niż to w jaki sposób zostały połączone w tym jednym utworze, nie? Że to zastanawiam się, co by było, gdyby one, wiesz, usiadły sobie kiedyś w studiu i zamiast nagrywać kawałek pod film, który jest w ogóle dla mnie takim strasznym throwbackiem, bo pierwsze, co mi się skojarzyło, to jak YouTube nagrywało kawałek do Tomb Raider z Angeliną Jolie, nie wiem, czy pamiętasz, i tam był taki teledysk, gdzie Bono był wstawiony do, czy tam Edge był wstawiony do, wiesz, do fragmentów filmu z Angeliną Jolie, tak w CGI, i to było takie, wiesz, strasznie cringe'owe. I trochę myślałem, że te czasy minęły, wiesz, nagrywania takich teledysków do filmów, tymczasem się okazało, że może wracają, ale według mnie niestety to nie wypadło jakoś bardzo, bardzo dobrze. To nie jest jakiś tragicznie zły kawałek, jest w porządku, ale wydaje mi się, że wiesz, jak na plakacie, w cudzysłowie, na plakacie zobaczysz takie trzy nazwiska, to mam wrażenie, że mogłoby powstać coś znacznie, znacznie lepszego, a tu mamy trochę trzy piosenki sklejone w jedną i trochę jestem zawiedziony tym, bo wiesz, potencjalnie to mogło być coś znacznie, znacznie lepszego, a powstał po prostu kawałek, który jest okej kawałkiem promującym film. Czy masz jakieś zdanie na ten temat? Znaczy, ja byłam po prostu w szoku, jak bardzo generikowa jest ta piosenka. Że jakby masz trzy dziewczyny, które, no wiemy, że umieją śpiewać, mają swój styl i dajesz im utwór, który, wiesz, w każdej warstwie jest nieciekawy tak naprawdę. Bo nie jest ani muzycznie ciekawy, ani pod względem tego, jakby jakie daje możliwości wykonawcze piosenkarkom, no bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli mamy tak fajnie, różnie śpiewające dziewczyny, to można byłoby stworzyć kawałek, który by to fajnie wykorzystywał. Jest to jeszcze piosenka, która ma taki tekst, który jest po prostu, no, żaden. I to wszystko razem sprawia, że, nie wiem, ja wysłuchałam tego i miałam takie naprawdę, udało mi się zebrać trzy dziewczyny, które są świetne i wiedzą, co robią, i mają głos, i mają swój własny styl. I daliście mi kawałek, który tak naprawdę mogłyby wykonać trzy dziewczyny z no-name'owego zespołu, którego jeszcze nie znam. Tak, zwłaszcza, że one w tym kawałku prawie, że nie śpiewają w ogóle razem, nie? Jakby każdy ma swoją wstawkę, która jest, jak ją wytniesz, to mógłby powstać osobny, krótki kawałek. I trochę jest tak, że one stoją, są obok siebie, a nie są razem w tym kawałku, więc trochę szkoda, może się nadarzy jakaś okazja. Jest taki w ogóle jeden kawałek, w którym Ariana Grande i Miley Cyrus grają, jakby siedzą na jakiejś takiej ławce, wiesz, bujanej i grają coś na YouTubie po prostu. I to jest znacznie lepsze po prostu, bo one tam śpiewają i grają razem coś przynajmniej, a nie po prostu siedząc obok siebie. Więc jakimś cudem ten kawałek nagrany, wiesz, jakimś tam telefonem czy coś jest lepszy niż to, co powstało, więc niestety. Ale dodatkowo pojawiło się coś bardzo, bardzo dobrego, to znaczy, jeżeli dobrze liczę, to w ubiegły piątek, czyli prawie tydzień temu, pojawiła się płyta Charlie XCX pod tytułem Charlie, więc fajnie, bardzo dobrze, Charlie pod tytułem Charlie. Charlie XCX to jest brytyjska 27-letnia wokalistka, która z gatunku elektropopu i to jest... To jest nietypowa muzyka. W ogóle ja mam takie spostrzeżenie ostatnio, że paradoksalnie w popie najwięcej się w ogóle dzieje. Nie wiem, czy miałem wrażenie takie przez wiele lat, przez całą swoją młodość, że pop to jest ta taka muzyka, która jest najbardziej typowa i najmniej charakterystyczna, nie? Że mam, i to nie uważam, żeby to było moje skrzywienie wtedy, tylko uważam, że faktycznie wtedy tak było, że wtedy pop był raczej mniej więcej podobne rzeczy się działy. Jak ja dorastałem, to wiesz, Britney Spears się pojawiła i potem wszyscy wyglądali jak Britney Spears i wszyscy śpiewali to samo co Britney Spears. A paradoksalnie temat teraz, ponieważ pop ma taką bardzo luźną definicję, bo co to znaczy tak naprawdę pop, nie? O co chodzi? Jaka jest definicja popu? No to w popie mam wrażenie, że najwięcej się dzieje i w popie się dzieją najciekawsze rzeczy, bo nominalnie, jak odpalisz sobie Billie Eilish, no nominalnie Billie Eilish jest wokalistką popową. No tak. Ale jak słuchasz, to w ogóle co się dzieje? Gdzie, w którym miejscu? Co to ma wspólnego z czymkolwiek, nie? Tak naprawdę. Więc paradoksalnie w popie się najwięcej ciekawego dzieje według mnie i Charlie jest bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o pop. Ja się zastanawiałem, jak to będzie wyglądać, dlatego że zanim ta płyta się pojawiła, pojawiło się bardzo dużo singli do niej i te singli to były kolaboracje, był z Haim była kolaboracja, była z Troyem Sivanem, były nawet dwie. Był kawałek, no było tam, wyszło ileś utworów, które były kolabami, których jest sporo na tej płycie, więc spodziewałem się trochę, że to będzie tak, że nic mnie nie zaskoczy. I z jednej strony troszkę tak było, dlatego że jak słuchałem płyty, to co chwila było tak, okej, ten kawałek już znam na pamięć, bo był singlem miesiąc temu albo pół roku temu, ale jednocześnie Charlie zdecydowanie te najciekawsze fragmenty zostawiła na i te najbardziej dzikie i dziwne zostawiła na koniec na płytę, więc wyszło bardzo, bardzo fajnie. Z jednej strony troszkę jest tak, że wiesz, ja lubię albumy koncepcyjne, ja lubię jak słucham albumu i mam wrażenie, że okej, za tym stoi jakaś jedna historia, nawet jeżeli to nie jest taki dosłownie album koncepcyjny, to lubię mieć wrażenie, że okej,
artysta mi próbuje coś powiedzieć i ten album mogę traktować jako całość, nie? I interpretować w jakiś sposób jako całość. Tu trochę tak nie ma, to znaczy trochę jest tak, że te niektóre kawałki widać, że są... wydaje się być momentami zbiórem singli, a nie jakby jakimś jednym spójnym albumem, ale już się z tym pogodzi człowiek, bo to nie jest jakby obiektywnie wada, po prostu ja lubię albumy, które są bardzo spójne. Ten jest trochę mniej spójny, ale jak już się z tym człowiek pogodzi, to są tam naprawdę niesamowite pomysły, zwłaszcza te takie bardziej dzikie. Pierwszy kawałek, który się nazywa New coś tam Charlie, kurde, nie jestem przygotowany do podcastu. W każdym razie pierwszy kawałek, jakkolwiek się nazywa, o, ja to zaraz zweryfikuję. Tylko znajdę, już ci powiem... Next Level Charlie, byłem blisko. Next Level Charlie, pierwszy kawałek, który jest kompletnie dziwny, ale odpalcie sobie w ogóle Click, kawałek, który się nazywa Click. Płyta jest oczywiście dostępna na wszystkich możliwych streamingach. Pod koniec tego kawałku, jak ja go usłyszałem po raz pierwszy, to nie miałem pojęcia, czy zepsują mi się słuchawki, czy ten kawałek tak ma brzmieć. Okazuje się, że tak ma brzmieć, więc tam się dzieją naprawdę dziwne rzeczy i naprawdę Charlie idzie w bardzo nietypowe kierunki, więc nawet nie jestem w stanie zagwarantować, że każdy, kto tę płytę odpali, będzie zadowolony i będzie mu się to podobało, ale na pewno to będzie coś, co was przynajmniej w jakimś stopniu zaskoczy i przynajmniej w jakimś stopniu będzie dziwne, zaskakujące i świeże i tak dalej, więc polecam Charlie XCX, płyta pod tytułem Charlie. Więc super, jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna. Brzmi ciekawie, ja kompletnie się na tym nie znam, ale obiecuję, żeby nie być kompletnie poza rozmową, to przynajmniej wysłucham jednego utworu. Chociaż chyba ty mi coś podsyłałeś. Wysłuchałem ci ostatnio 1999, taki kawałek. A to mi się bardzo kawałek mi się podobał. W ogóle ten rok jest bardzo, bardzo dziki, jeżeli chodzi o płyty, zwłaszcza, że mamy wrzesień i podobno jeszcze Rihanna ma coś wypuścić, a Rihanna poza tym, że ostatnio się zajmowała kosmetykami, zresztą bardzo, bardzo, ja się bardzo cieszę, bo to, wiesz, Fenty, czyli kosmetyki, które się w dużej części na tej społecznej części kosmetyków skupiają i tym, że, wiesz, kobiety mogą mieć różny kolor skóry, a kosmetyki są często myślane niekoniecznie z braniem pod to uwagę, więc super, ale Rihanna wraca do nagrywania, a ostatnia płyta, którą Rihanna nagrała, to była Anti, która była niesamowita według mnie. Najlepsza rzecz, jaką Rihanna wypuściła kiedykolwiek, więc powodzenia w przebiciu tego. Zara Larsson ma wypuścić swoją płytę, Asteroid Galaxy, który ma wypuścić swoją płytę, a już moje top 5 się, wiesz, pęka w szwach, czy top 10 pęka w szwach, bo przecież Ariana Grande wypuściła płytę w tym roku, Billie Eilish wypuściła płytę w tym roku, Carly Rae Jepsen wypuściła płytę w tym roku, Banks wypuściła płytę w tym roku. Jakbyś miała jednej rzeczy posłuchać, gdybym ci miał polecić, to odpadł płytę Banks niedawno. Nazywa się 3, więc łatwo zapamiętać. Trudno pomylić nazwę. Więc jakbyś miała okazję jednej rzeczy posłuchać, to Banks 3 na jakichś dobrych słuchawkach, bo jest niesamowicie wyprodukowana. Tam ma, wiesz, te binauralne dźwięki, więc tam nagle, wiesz, to jest taka dziwna płyta, że wiesz, jak masz założone słuchawki, to nagle zaczyna ci coś stukać i nie wiesz, czy to w domu, czy na płycie, nie? Więc niesamowite rzeczy. Więc naprawdę bardzo dobry rok, jeżeli chodzi o albumy. Lord podobno ma coś nagrać, nie wiadomo, czy w tym roku, czy na przyszły, więc super. I Charlie zdecydowanie się wbija w ten mój top 10, więc polecam wszystkim bardzo serdecznie. Ale nagraliśmy 30 minut sekcji popkulturowej, w której przez jakieś 10 minut walczę z kotem, więc to się wytnie. Dopiero słuchając tego jesteście w stanie sprawdzić, jak długo walczyłem z kotem, więc żeby już nie przedłużać, to chyba tyle. Za chwilę Kasia będzie opowiadać o Andrzeju Mleczce, więc uciekajcie, nie żartujcie, zostańcie z nami. Dobra, możesz opowiadać w takim razie, co z tym Andrzejem Mleczko? Fajny, dobry chłopak, niedobry? To jest w ogóle bardziej skomplikowane niż jeden Andrzej Mleczko, bo... Jeden Andrzej Mleczko to nie jest skomplikowana jednostka, wiesz? Znaczy nie, sprawa, o której chcemy dzisiaj mówić, mam wrażenie, jest bardziej skomplikowana niż Andrzej Mleczko, bo ostatnio mieliśmy w Polsce taką dosyć dziwną i niepokojącą kumulację dowcipów, ale też akcji społecznych. Polskości. Które w jakiś sposób, no powiedzmy sobie szczerze, bardzo stereotypowo traktowały osoby chore i zaburzone psychicznie. Andrzej Mleczko wypuścił na swoją stronę internetową na Facebooku rysunek przedstawiający szpital psychiatryczny, za którego kradzież donoszą się okrzyki Jarosław, Jarosław. Co jakby ewidentnie ma sugerować, jeśli można w ogóle tłumaczyć jakikolwiek dowcip rysunkowy. Nie tłumacz. Dobrze, rozumiemy. Wiemy, o jakiego Jarosława chodzi. Wiadomego Jarosława są w wiadomych instytucjach. Natomiast potem druga akcja, która jakby tutaj już zorganizowana, która wzbudziła na dosyć daleko idące oburzenie do tego stopnia, że oparło się to nawet o Rzecznika Praw Obywatelskich, to akcja fotografa Tomasza Sikory Nie świru, idź na wybory. Akcja, która zataczała coraz szersze kręgi, wzięło w niej udział bardzo
dużo znanych osób, między innymi Gajos, czy Przoniak, czy Turnał, którzy nagrali takie filmiki, w których najpierw pokazują, jak świrują, a potem mówią, nie świruj, idź na wybory. No i to hasło wzbudziło oburzenie, ponieważ, no, nie ukrywajmy, określenie świrować, świr jest... no niezbyt pozytywnym określeniem osoby chorej czy zaburzonej psychicznie. Co ciekawe, ja przed nagraniem tego podcastu weszłam na stronę Tomasza Sikory zobaczyć, jak on jako pomysłodawca tej akcji zareagował na całą jakby oburzenie. Ta akcja ma być kierowana głównie do młodych ludzi, więc to nie świruj jest takim młodzieżowym określeniem. No i on w ogóle uważa, że nie ma problemu, bo słowo nie świruj po prostu oznacza nie wygłupiaj się. Ale te interpretacje, o których mówisz, sugerują, że nie do końca o to chodzi. Nie wiem, czy widziałaś w ogóle, że był też wywiad chyba na temat, gdzie Andrzej Mleczko tłumaczył, zareagował podobnie, mówiąc, że nie mają poczucia humoru i poprawność polityczna jest, więc to niedobrze. Tak, ale jedną rzecz, która mnie naprawdę najbardziej poruszyła w wypowiedzi Tomasza Sikory, to było stwierdzenie, że no w ogóle o czym mówimy, dlatego że przecież osoby niepełnosprawne umysłowo nie mają w Polsce prawa głosu. I jakby zrównał osoby chore psychicznie, czy zaburzone psychicznie, z osobami niepełnosprawnymi umysłowo, co już jest w ogóle takim pomieszaniem pojęć i świadomości, o czym się mówi, że ja po prostu już siedziałam, ale gdybym stała, to bym usiadła. I to rzeczywiście jakby z jednej strony wpisuje się w taki nasz ogólny polski problem z mówieniem o chorobach psychicznych i zaburzeniach. Wciąż żyjemy w kraju, w którym mnóstwo osób się nie leczy i bardzo często jakby ten nasz sposób myślenia o chorobach i zaburzeniach psychicznych jest taki niesamowicie stereotypowy i mamy także o szpitalach psychiatrycznych, patrzymy na nie głównie przez pryzmat dowcipów tak naprawdę, ewentualnie kilku bardzo poruszających filmów typu Lot nad kukułczym z gniazdem czy Przerwana lekcja muzyki. Natomiast problem tutaj, który my chyba chcielibyśmy poruszyć, to jest to, o czym trochę powiedział Andrzej Mleczko. Czyli z czego się tak właściwie wolno śmiać, z czego się nie wolno śmiać i dlaczego zwracanie uwagi na pewne kwestie nie jest do końca czymś, co część osób nazywałoby policją myśli i jakimś straszliwą próbą przyduszenia możliwości ekspresji artystycznej czy humorystycznej. Wiesz co, ja ostatnio myślałem o tym, dlatego że trochę szerzej, jakby poza tym tematem, o którym mówimy teraz, ale tak bardzo, bardzo ogólnie raz na jakiś czas zdarza się, że ktoś, nie wiem, śmieje się z czyjegoś zachowania, na przykład, wiesz, trafia ten taki moment, kiedy trafiasz na jakiś film na YouTubie, gdzie ktoś się dziwnie zachowuje, robił vloga, ale ten vlog jest jakiś bardzo nieporadny, jakiś dziwny i ha, 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 roznosi się to wirusowo, bo nagle, hej, patrzcie, jaki głupek na YouTubie mówi coś tam o, nie wiem, o czymś tam, o, to jest jakaś tam kamera czy coś tam i wiesz... Raz na jakiś czas wiralowo roznosi się coś takiego. Ktoś, kto po prostu, wiesz, w cudzysłowie robi z siebie pośmiewisko na YouTube, nawet nie w cudzysłowie, bo to dosłownie o to chodzi. I raz na jakiś czas zdarza się, że ktoś zna kontekst tej sytuacji. Mówi, hej, słuchajcie, ale... I opowiada o tym kontekście, w którym tym kontekście okazuje się, że ta osoba robi to z jakiegoś powodu, nie? I ja zacząłem się nad tym zastanawiać, bo tak, z jednej strony, jasne, ten kontekst często istnieje, ale z drugiej strony... Zwykle jest tak, że w każdym przypadku jakiś kontekst istnieje, nie? To znaczy, według mnie to jest kwestia tego, ja mam nadzieję, że nie pójdę od razu w kierunku jakiejś puenty tego odcinka, ale według mnie sytuacja jest taka, że też zależy, w jakim kontekście dana rzecz się pojawia, tak? Bo według mnie kompletnie niemożliwa jest taka sytuacja, w której... Podam ci przykład, o co chodzi w ogóle, cofnę się dwa kroki, podam ci przykład, o co chodzi. Raz, jakiś czas temu widziałem taki teledysk, nie pamiętam, co to była za grupa, nie pamiętam, co to była za muzyka, kompletnie, absolutnie, więc być może ktoś z słuchaczy zna i nam przypomni. Był to jakiś utwór, amerykański utwór indie, w którym oglądaliśmy dzieciaka, który, jakby życie dzieciaka, który, jak szybko się okazywało, miał potem stać się Donaldem Trumpem. I to był trochę kawałek, który opowiadał o tym, że nawet za kimś takim jak Donald Trump stoi jakiś kontekst. On z jakiegoś powodu jest taki. I coś go uczyniło tym, kim jest i tak dalej, i tak dalej. To nie był kawałek, który sugerował, że nie wiem, z Donalda Trumpa nie wolno się śmiać, nie powinno się śmiać, tylko raczej kawałek, który sugerował, że za wszystkim stoi jakiś kontekst i wszystko wynika z czegoś. Jest mało rzeczy, które wynikają z niczego. I z jednej strony, okej, jakby wywołało to u mnie z jednej strony takie, no jasne, To obiektywnie jest prawda, co mówi ten utwór, ale z drugiej strony pytanie jest takie, czy powinniśmy powiedzieć sobie, okej, nie śmiejmy się z niczego, co ma jakiś kontekst, bo jeżeli powiemy, nie śmiejmy się z niczego, co ma jakiś kontekst i może być dla kogoś krzywdzące, to w tym momencie w zasadzie nie możemy się śmiać z niczego, bo zawsze ten kontekst jakiś jest. I teraz pytanie moje jest takie, czy
czy liczy się intencja, w sensie intencja moja w tym momencie, ja się śmieję, czy w momencie, w którym ja się śmieję, to ja śmieję się z sytuacji, a nie z człowieka, czy może nie ma to znaczenia, bo nie powinno się śmiać po prostu z ludzi, czy liczy się może to, że czy wiem, czy nie wiem, bo może to powinno działać tak, że w momencie, w którym nie wiem, że ten ktoś, nie wiem, jest zaburzony i dlatego się tak dziwnie zachowuje, to mogę się z niego śmiać, ale jak się dowiem, to już nie mogę. Gdzie jest ta granica? W którym momencie zaczyna się... No bo zakładam, że nie możemy powiedzieć, że nie powinniśmy się z nikogo nigdy śmiać, bo to już jest, wiesz, to byłby już przegięcie, bo w tym momencie, wiesz, usuwamy żarty z rzeczywistości, tak? Ale w którym momencie zaczynamy, możemy czuć się winni, że śmiejemy się z kogoś, kto może być też ofiarą w jakimś kontekście, a w którym momencie jesteśmy okej? Jakby, czy ty w ogóle masz jakąkolwiek definicję tego typu i jakieś rozwiązanie tego problemu? Znaczy, bo to jest ciekawe, bo ja na przykład uważam, że ten kontekst jest kluczem, bo prawda jest taka, że zgadzam się z tobą, że powiedzmy, jeśli widzimy kogoś, kto przewrócił się na skórce od banana, tak? To jest to z jednej strony obiektywnie zabawne, z drugiej strony jest to też bolesne dla osoby, która przewróciła się o skórce pod banana, prawda? W związku z tym możemy założyć, że istnieje cała taka pula śmiechu, która tak naprawdę jest śmianiem się z, może nie tyle z czyjegoś nieszczęścia, ale sytuacji, która nie jest obiektywnie neutralna dla strony, z której się śmiejemy. Natomiast ja bym odróżniła dwie rzeczy. Jedna to jest śmianie się z jakichś konkretnych osób w konkretnych sytuacjach. Chociażby Donald Trump. Donald Trump jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, jest politykiem, jest osobą publiczną. Nie widzę powodu, dla którego nie możemy się z niego śmiać, chociaż mam wrażenie, że nie mam problemu z tym, kiedy ludzie się, nie wiem, śmieją z tego, jak nie jest w stanie wymienić, nie wiem, żadnego kraju Ameryki Południowej. Mam problem, kiedy się, nie wiem, śmieją z tego, że źle zawiązał krawat, tak? Bo to jest jakby, wydaje mi się to marnym dowcipem. Ale uważam, że ogólnie w przypadku prezydenta Stanów Zjednoczonych, w przypadku osoby publicznej, w przypadku osoby, która posiada władzę, która sama w jakiś sposób wystawia się na oko publiczne, jeśli popełni gafę, no to oczywiście, ja mam założenie, że każdy może popełnić gafę, ale rozumiem, że jest to jakaś przestrzeń, w której to śmianie się z kogoś jest w jakiś sposób dopuszczalne, w cudzysłowie. Natomiast sytuacja, w której sami decydujemy, co będzie przedmiotem naszych żartów, wymaga już dużo większej świadomości kontekstu, w jakim opowiadamy ten dowcip. Powiedzmy, w przypadku grupy, no takie jak osoby, dajmy na to, właśnie zaburzone psychicznie, tak? Wydaje mi się, że jeśli mamy dowcip o kimś, o depresji, o szpitalu psychiatrycznym i opowiadamy go albo mając sami takie doświadczenia, albo też w grupie dobrych znajomych, którzy, powiedzmy, w których kilka osób ma depresję. Jeśli opowiadamy go tak, że tak naprawdę nie śmiejemy się z tych osób, ale z tymi osobami, czy śmiejemy się z pewnych elementów związanych, powiedzmy, z chorobą psychiczną. Jednym z takich dowcipów, które mnie zawsze bawi, to jest czyjś tweet, który mówi: największym minusem bycia w depresji jest to, że bycia kobietą w depresji jest to, że 100 lat temu przypisaliby mi na to masturbację i opium, a dzisiaj dają mi tylko psychotropy. Jest to dowcipne, jest to związane z tą tematyką, która jest trudna, a jednocześnie nie śmiejemy się z nikogo konkretnie. Nie, tego typu dowcip jakby może to nie sprawia, że wyklucza się całą grupę dowcipów, tylko że ważny jest kontekst, w jakim je opowiadamy komu i czy przede wszystkim nie przykładamy się tym naszym poczuciem humoru do utwierdzenia pewnych szkodliwych stereotypów. I to jest moim zdaniem kluczowe. To znaczy, wydaje mi się, że można żartować ze wszystkiego, ale jednocześnie trzeba tak kroić swoje żarty, żeby więcej osób na tym nie straciło. No i właśnie, no chociażby prosty dowcip, który wiąże, powiedzmy, pewne poglądy polityczne z zaburzeniami psychicznymi, utwierdza ludzi w przekonaniu, że osobą niezdrowym, chorym psychicznie czy zaburzonym, jakby nie można ufać, że ich wybory polityczne są irracjonalne i tak dalej, i że w ogóle tylko wariaci robią to i to. Natomiast to nie znaczy, że nie można się, nie wiem, śmiać z absurdów instytucji szpitala psychiatrycznego, których jest na 100% mnóstwo, ponieważ jest to instytucja jak każda inna i na pewno jest tam bardzo, bardzo dużo zabawnych, dowcipnych momentów i scen, z których można się śmiać. I co więcej, jeśli będziemy się z nich śmiać, to nie będziemy się przykładać do dyskryminacji, ale wręcz przeciwnie, będziemy pewne instytucji oswajać. Wiesz co, zastanowił mnie ten wątek, o którym mówiłaś pod tytułem, wiesz, Donald Trump i osoba publiczna, bo bardzo duża część tych sytuacji, w których, bo zakładam, że w większości przypadków problem nie dotyczy Donalda Trumpa i nie o tym mówimy, nie? Ale większość przypadków tych, o których mówię ja, czyli wiesz, czyli niekoniecznie takich akcji, które, no bo tutaj w tym momencie, jeżeli chodzi o zarówno Andrzeja Mleczko, jak i o Mleczkę, zdaje się, że tak powinno się to odmieniać, jak i o tę akcję zachęcającą do pójścia na wybory, no to mamy
wiesz, pomysł, który nie uderza w nikogo konkretnego, ale w pewien sposób utwierdza przynajmniej część ludzi w przekonaniu, że nie wiem, że zaburzenia psychiczne czy jakieś problemy psychiczne to jest coś, co sprawia, że jakiś człowiek jest gorszy, że jakiegoś człowieka można wyśmiewać, czy jakiegoś człowieka można traktować jak idiotę, nie? Z jednej strony. Z drugiej strony jest ta taka sytuacja, o której ja mówię, czyli to, w którym momencie śmianie się z jakiejś sytuacji nie powinno mieć miejsca, dlatego że kontekst sprawia, że ktoś jest bardziej ofiarą niż czymś, co zasługuje na jakieś śmianie się. Według mnie tutaj jest też podział pomiędzy śmianiem się z czegoś, a wyśmiewaniem czegoś, nie? Bo to są... Ale to jest znowu granica, która jest bardzo, bardzo taka miękka. Do czego dążę? Bardzo często jest tak, że ta sytuacja dotyczy ludzi, którzy stają się osobami publicznymi dlatego, że wrzucają coś do internetu. To znaczy, jak często, wiesz, śmieszne jest to, że o, ktoś wrzucił do internetu vlog i w tym vlogu się wygłupił i widać, że to jest osoba, która nie dostrzega tego, że jej, nie wiem, wideo na YouTubie albo jej jakaś tam działalność w internecie może być obiektem żartów. I pytanie jest takie, czy to jest okej, czy powinna być, czy ta osoba w tym momencie staje się osobą publiczną, a jeżeli staje się, to czy jeżeli to jest ktoś, kto nie jest w stanie jakby zauważyć tego, że jego zachowanie jest w jakiś sposób, nie wiem, nieodpowiednie to jest zbyt dużo powiedziane, ale że może być obiektem żartów, no to jeżeli ktoś nie jest w stanie tego zauważyć, to czy możemy założyć, że w pełni świadomie zgodził się na to, na ocenę w internecie, wiesz, o co mi chodzi, nie? Czy w takiej sytuacji możemy powiedzieć okej, Czy nie powinniśmy powiedzieć, okej, ta osoba najwyraźniej nie wie, że to może być śmieszne z perspektywy innych, i czy w ogóle jesteśmy w stanie powiedzieć, bo zakładam, że wiesz, ja mogę powiedzieć tak, ale to nie znaczy, że internet, wiesz, zbiorowo stwierdzi, dobra, nie śmiejmy się z tego gościa, bo widać, że nie wie, że zrobił z siebie idiotę. Jak uważasz, w którym momencie osoba staje się osobą publiczną? Obawiam się, że problem polega na tym, że nie można chyba znaleźć jednego prostego klucza, dlatego że oczywiście czasem ktoś zrobi z siebie idiotę i jest tego świadomy, że robi z siebie idiotę i wtedy spokojnie można się z niego śmiać. Ja codziennie tak? W internecie, witajcie. To jest moim zdaniem ta główna granica. Ja podejrzewam, mam wrażenie, że większość ludzi z internetu robiących siebie idiotów, stających do jakichś challenge'ów, nawet jeśli jest młodych i głupich, to zdaje sobie sprawę, podejmuje świadomie ten akt robienia z siebie idioty. Czy to dla popularności, czy dlatego, że w pewnym wieku człowiek częściej robi z siebie idiotę niż nie. Natomiast co pewien czas w internecie pojawiają się osoby... Myślę, że z twojej strony bardzo optymistycznie zakładanie, że oni są świadomi, że robią z siebie idiotów. Nie, ale ja mam wrażenie, że nie. Jest to jakiś świadomy myślę, fakt podjęcia głupiej działalności. Ale część ludzi, którzy robią te wszystkie challenge, to oni naprawdę jakby to oni nie zauważają tego i jakby ich odbiorcy też tego nie zauważają, to inni ludzie, którzy są, wiesz, w innej grupie wiekowej tak uważają, co znowu nie jest obiektywną prawdą. Jakby to, że ja uważam 15-latka za idiotę, bo coś tam robi w internecie, to nie znaczy, że on obiektywnie jest idiotą. Może on prawdopodobnie też uważa mnie za idiotę i dodatkowo jeszcze starego, więc to, wiesz, ciężko jest ocenić, nie? Ale przerwałem ci. Ja bym tutaj oddzieliła, czy mamy do czynienia, powiedzmy, z 10-latką, która robi tutorial makijażowy i robi z siebie idiotkę, to znaczy jest to głupie, jest to słabe, jest to nieporadne. Ja bym się z tego nie śmiała, bo uważam, że tu nie ma nawet tego podstawowego progu świadomości, że robi się siebie idiotę, niż powiedzmy kilkunastolatka, który rozkręca swojego bloga, biorąc udział we wszystkich różnych challenge'ach, mam wrażenie, że akurat to, że zrobienie siebie idioty dobrze działa na rozkręcenie kanału, zdaje sobie z tego sprawę. Spróbuj nie śpiewać challenge. Nikt nie robi... Spróbuj nie mówić tak, challenge. Tak, chociażby. Wiesz co? Ja wymyśliłem właśnie super trudny challenge na ten rok. Tak? Spróbuj nie założyć podcastu challenge. A to połowa internetu już przegrała. Tak. Nie, ale w każdym razie wydaje mi się, że do pewnego stopnia jest tutaj świadomość tego, że ten lekki obciach, który za tym stoi, jest w to wpisany. Mój problem polega na tym, że w internecie jest bardzo dużo osób, które są wykorzystywane przez innych do tego, żeby się kompromitować, i my się z nich śmiejemy. I to jest dla mnie ten moment, w którym ja uważam, że absolutnie trzeba się wycofać i nawet jeśli nas coś bawi, to trzeba powiedzieć, że to jest niedobre. No bo bardzo łatwo wykorzystać kogoś słabszego psychicznie, czy zaburzonego, czy nie do końca bystrego do tego, żeby się na tym wylansować. I za pewien czas pojawia się jakaś taka osobowość internetowa w ten sposób wykorzystywana. I to mnie dosyć odrzuca. Przy czym ja powiem ci szczerze, ja osobiście w ogóle nie szukam sytuacji, żeby się śmiać z ludzi. To znaczy, żeby... Jeśli widzę te wszystkie wiralowe treści, to... Mam wrażenie, że chyba jedyną postawą, która sprawi, że na pewno możemy się czuć okej, to jest jakby nie szukać tych treści specjalnie, bo ponownie mam takie wrażenie, że w ogóle śmianie się z ludzi, jest konkretnych ludzi robiących konkretne rzeczy,
Chyba, że nie wiem, jest to jakiś taki dowcipny filmik, jak komuś się coś nie udaje i jest to zabawne, ale w taki na przykład życie. Ciepły sposób. To wydaje mi się, że to wcale, jakby to jest taki wąski fragment z tego, co może nas bawić w Słuchaj, świecie, słuchaj, tak? Ja rozumiem, ja widzę, że ty nie masz żadnej styczności z polską telewizją. Jakby cała polska telewizja dla kogokolwiek, kto jest, wiesz, współczesnym człowiekiem żyjącym, korzystającym z internetu, to jest po prostu, nie da się tam z czegoś nie śmiać, absolutnie. Mówię ci, tam się dzieją rzeczy. The Voice, najlepsze na świecie. Ostatnio, nie wiem, czy widziałeś, ale powstał program, w którym Piasek zabiera swoją babcię czy matkę do Afryki. Żartujesz, naprawdę? I tak, i to jest w ogóle, i podobno jest mega taki, wiesz, mega jest taki, jest pełno tam takiego light racismu, takiego, wiesz, kolonialistycznego poczucia humoru. On się nazywa, program na TVN nazywa się Starsza Pani Musi Fiknąć, ale nie chodzi o ich zabijanie i nie pamiętam, czy on tam jedzie ze swoją mamą, czy ze swoją babcią. Nie A ma, czy to nie jest pojęcia. Tak, że oni to w każdym odcinku inną matkę? Tak, tak, tam jest, w każdym odcinku jest inna osoba, w którymś tam ostatnim odcinku był Piasek i podobno ten, nie widziałem tego odcinka, ale podobno jest dziwny, dzieją się tam podobno dziwne rzeczy, więc wiesz, telewizja już przebija samą siebie, niesamowite ale, rzeczy Paweł, tam się ja dzieją. Ci muszę coś powiedzieć. No strzelaj. Ja nie lubię Piasku. Nie lubisz Piasku? No tak, jest twardy i wciska się wszędzie. Nie, Piasek to jest, ostatnio już ustaliliśmy, że Piasek to jest zjawisko przyrodnicze, a nie człowiek. Więc tak. To jakby to nie da się go lubić albo nie lubić. Jakbyś powiedziała, że nie lubisz Pitbulla, no to byłoby mi przykro. No, dzisiaj na przykład podcastu. Widziałem dzisiaj wywiad z Pitbullem, fragment wywiadu z Pitbullem, w którym któraś biznesowa telewizja go zapytała, bo teraz w ogóle Pitbull przestał robić muzykę i poszedł w dwie rzeczy. Pierwsza to jest biznes, druga to jest tworzenie muzyki, ale jego tworzenie muzyki wygląda w tym momencie tak, że on bierze jakichś latynoskich artystów, o których nikt nie słyszał i nagrywa z nimi wspólny kawałek, który się pojawia na 8 sekund, a potem ucieka, także po prostu wiesz, oni się wybijają, a jego tam w ogóle nie ma, nie? Więc, ale w każdym razie był wywiad o tym, w jaki sposób prowadzi negocjacje biznesowe według Pitbulla. I Pitbull powiedział tak, że negocjacje biznesowe najlepiej prowadzić tak, żeby nie próbować nikogo oszukać, bo wtedy się źle czujesz jako człowiek, więc możesz wygrać biznesowo, ale będziesz oszukiwał ludzi i będzie ci przykro i będziesz się czuł coraz gorszy, więc najlepiej zrobić tak, żeby myśleć o negocjacjach biznesowych tak, żeby nikomu nie zrobić przykrości. I to jest po prostu, to jest Pitbull, to jest cały Pitbull, wiesz, zapytany o negocjacje biznesowe mówi, że powinno się robić tak, żeby nikomu nie było przykro, nie? Po prostu wiesz, jak nie kochasz Ale Pitbulla. Może to jest dobre do naszego wątku o poczuciu humoru. Może powinniśmy iść za Pitbullem, wiesz, też w tej sprawie i po prostu dojść do wniosku, że w ostatecznym rozrachunku nikomu nie powinno być przykro. Wiesz co, ja się zastanawiam, bo to jest tak, że wiesz, to się wydaje na pierwszy rzut oka dobrą opcją, nie? Zresztą sama wiesz, definicja czegoś takiego jak poprawność polityczna, czego tak się obawia Andrzej Mleczko, no to jest to, że jakby w dużym skrócie i w pewnym uproszczeniu to oznacza, hej, zachowuj się w przestrzeni publicznej tak, żeby innym nie było przykro. Tylko, że pytanie jest takie, wiesz, co to znaczy, że komuś jest przykro? Definicja bycia przykro jest bardzo, wiesz, bardzo zależna od człowieka i może się okazać, że coś, co dla ciebie jest czymś ironicznym i próbujesz się śmiać razem z kimś i nie ma w tym żadnej złośliwości, okazuje się, że dla kogoś innego to jest przykre. Albo odwrotnie, wiesz, to jest coś, co jest bardzo taką miękką drgającą i ciężką do zdefiniowania, nie? Dodam ci jeszcze jedno pytanie. Na ile liczą się intencje? W momencie, w którym powiedzmy okej, ja mówię coś, co z mojego punktu widzenia jest zupełnie niezłośliwe, ale na przykład tobie jest przykro i ja o tym nie wiem, bo zakładam, że jak się dowiem, że tobie jest przykro, to cię przeproszę jakby dla samego faktu, że ci jest przykro, ale gdy zakładam, że ja o tym nie wiem, to czy powinienem potencjalnie czuć się winny, czy nie powinienem? To znaczy, czy moja intencja się liczy bardziej, czy bardziej się liczy twój odbiór w tym wypadku? Albo kogokolwiek innego, nie mówię, że chodzi konkretnie o mnie i o ciebie, bo ja jestem wobec ciebie zawsze złośliwy i nigdy nie jest mi przykro, no więc takie jest życie. Znaczy, ja myślę, że tutaj zahaczyłeś o jedną bardzo ważną rzecz, że niesłychanie istotna jest komunikacja. To znaczy, jeśli powiesz niewinny dowcip, a ja powiem, słuchaj, jest mi przykro, kiedy tak mówisz i to nie było fajne, a ty powiesz, sorry, nie pomyślałem o tym, to jest okej. To jesteśmy w świecie, który idzie w dobrą stronę. Tylko, że tak nie jest, bo bardzo często ktoś powie jakiś dowcip, nawet nie mając złych intencji, bo nie możemy być świadomi każdej perspektywy. Ktoś przyjdzie i powie, wiesz, słuchaj, stary, To mi się nie podobało. I ilość osób, które w takiej sytuacji potrafi powiedzieć sorry, rzeczywiście, wiesz co, prawdę powiedziawszy, miałem same dobre intencje i mnie to bawi, ale jeśli ciebie to nie bawi, to sorry, tak? Być może mój następny dowcip postaram się zrobić tak, żebyśmy się wszyscy dobrze bawili. To byłby taki fajny świat, nie? Tylko, że problem polega na tym, że dzisiaj, kiedy powiesz komuś, słuchaj, stary, jest mi przykro, to usłyszysz, no sorry, no i mogę myśleć o wszystkich, no sorry, po prostu poprawność polityczna,
I nagle to się robi taka sytuacja, która jest agresywna. I do tego wszystkiego ja nie mam wrażenia, że osoba, która mówi, słuchaj, jest mi przykro, jak to słyszę, ma zamiar wywołać koniecznie poczucie winy. Przynajmniej nie powinna chcieć wywołać poczucia winy, bo wywołanie w kimś poczucia winy w ogóle moim zdaniem jest, nie jest niczym dobrym, niczego nie wnosi. Tylko po prostu musimy założyć, że ludzie, którzy żartują, ale także ludzie, którzy odbierają żarty, każdy z nas ma trochę inną perspektywę. Każdy może wziąć pod uwagę ograniczoną ilość perspektyw. Nikt z nas nie jest w stanie objąć naszym umysłem i naszymi emocjami całego spektrum ludzkich przeżyć, zachowań, emocji, doświadczeń, ale właśnie po to mamy komunikację. Jeśli obie strony, bo ja uważam, że to jest bardzo ważne, żeby obie strony podchodziły do tego na zasadzie, okej, naszym głównym celem jest to, żebyśmy się zakomunikowali nasze emocje, no to w ostatecznym rozrachunku można się dogadać, tak? Jakby, jeśli ktoś powie dowcip, który by mnie jakoś bardzo wyraźnie obrażał, czy trafił w jakieś bardzo czułe miejsce, to mówiąc mu, słuchaj, wiesz co, to nie było dla mnie fajne, źle się teraz czuję, nie chciałabym nim wzbudzić poczucia winy, tylko raczej powiedzieć, słuchaj, nie jestem dobrym odbiorcą tego rodzaju humoru, być może idź z nim do kogo innego. Być może idź z nim umrzyj. Idź z nim umrzyj, tak? Nie, ale wydaje mi się, że to, o czym powiedziałeś, jakby o tym, jakby założyłeś, że w tym procesie jest gdzieś komunikacja i mi się wydaje, że to nam kompletnie znika. Gdyby Andrzej Mleczko, usłyszawszy głosy ludzi ze społeczeństwa polskiego, powiedział, wiecie co, jakby nie pomyślałem o tym w ten sposób, my bad, nie skojarzyłem waszego, że wy to tak zrozumiecie, to było okej, ale to tak nie, takiej komunikacji prawie obecnie publicznie nie ma. Jest okopywanie się na swoich pozycjach i założenie, że jeśli przyznamy, że nasze poczucie humoru mogło kogoś urazić, to przyznamy, nie wiem, że w ogóle już nigdy nie wolno żartować na ten temat, a nie, że żartując na ten temat powinniśmy, nie wiem, dołożyć jeszcze jedną perspektywę, a może znaleźć taki dowcip, bo zwykle się udaje znaleźć taki dowcip, który nikogo jakoś bardzo nie obrazi, albo przynajmniej nie obrazi dużej grupy osób. Wydaje mi się, że to też kontekst jest taki, w którym momencie i w jaki sposób dany dowcip się pojawia, nie? Bo są miejsca i konteksty, w których dany dowcip będzie zrozumiany w odpowiedni sposób i zakładam, że im mniejsza grupa ludzi i im bardziej, wiesz, konkretna i im składająca się z, wiesz, konkretnego rodzaju ludzi czy konkretnego profilu, powiedzmy, człowieka, no to tym na więcej możemy sobie pozwolić, tak? W momencie, w którym ktoś przychodzi na stand-up i wiemy, że to jest stand-uper, który na przykład, wiesz, będzie rzucał takie ostrzejsze dowcipy, no to trudno być trochę obrażonym o to, bo jakby jeżeli świadomie przyszliśmy na coś takiego i też taki stand-uper będąc w takiej grupie będąc może sobie na więcej pozwolić, ale tutaj na przykład dla mnie jest istotna różnica pomiędzy stand-upem na przykład polskim i stand-upem amerykańskim. To znaczy zauważ, że stand-uperzy amerykańscy, przynajmniej nie wiem, to nie chcę ogłosić, że to jest jakaś zasada, ale mam wrażenie, że częściej tak jest. Że częściej jest tak, że jak słucham polskiego stand-upu, a zdarza mi się rzadko, więc to też nie jest tak, że jestem ekspertem, to mam wrażenie, że ten stand-uper z reguły śmieje się z innych ludzi. Jak słucham amerykańskiego stand-upu, to mam wrażenie, że on się częściej śmieje z siebie i swojego życia, tak? Więc najczęściej wiesz, rasistowski wobec ciemnoskórych stand-up słyszę u amerykańskich ciemnoskórych stand-uperów, nie? Znowu stand-uperzy biali najczęściej opowiadają te takie, wiesz, o historii bycia białym człowiekiem uprzywilejowanym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W Polsce z reguły, wiesz, wychodzi ten stand-uper i śmieje się ze wszystkich poza sobą. I mam wrażenie, że to jest trochę ten też kontekst, że mam wrażenie, że jeżeli już chcemy, bo to nie chodzi o to, żeby, wiesz, wypłaszczyć wszystkie, każdy żart i wiesz, i zrobić takie poczucie humoru, które nikogo nie będzie za bardzo obrażać, bo powstanie ci piasek poczucia humoru po prostu. Taka muzyka, która nikogo za bardzo nie obraża. O ale Boże, też ten piasek poczucia humoru, najgorsza przyszłość. Tak, i więc ale mam wrażenie, że jeżeli już chcemy iść w jakieś takie ostrzejsze żarty, to spróbujmy je przynajmniej zbalansować jakimś śmianiem się z siebie, a może w ogóle po prostu pójść to, bo ja na przykład, mój ulubiony dowcip to jest robienie sobie dowcipów z białych heteroseksualnych mężczyzn. Jak chcesz, to mogę ci wszystko wyjaśnić na ten temat. Więc to jest moja absolutnie ulubiona rzecz i jakby czuję się w tym swobodnie, dlatego że no to są dowcipy dotyczące mnie, one są autoironiczne, nawet jeżeli jednocześnie są zaczepne wobec jakiejś grupy ludzi, no to ja jestem częścią tej grupy ludzi, więc zakładam, że wiesz, że nikt cię nie obrazi w tym momencie i to jest dla mnie w ogóle taka dobra metoda, nie? Jakby ja staram się iść w tym kierunku w ogóle, żeby i unikam w ten sposób tak naprawdę, nie pamiętam kiedy mi się ostatnio zdarzyło, że ktoś faktycznie był urażony jakimś moim dowcipem, dlatego że głównie te moje dowcipy, jeżeli jakieś sadzę, a z reguły są kiepskie, powiedzmy sobie szczerze, moje dowcipy z reguły polegają na tym, że są tak głupie, że w każdym
bardziej się zastanawia, czy jestem kompletnym kretynem, czy może po prostu doszedłem do tego etapu ironii, że po prostu rzeczywistość się zapętla i wychodzisz z drugiej strony, nie? Wspinasz się tak wysoko, że orientujesz się, że jesteś na samym dole. Więc, ale z reguły jakby idę w tym kierunku, żeby sam był jednocześnie ofiarą swojego dowcipu w ten czy inny sposób, bo czasem jestem ofiarą swojego dowcipu na takiej zasadzie, że on jest tak głupi, że przede wszystkim robi z siebie ja kretyna, a nie ktoś inny. I wydaje mi się, że to jest fajna rzecz, że to jest taka rzecz, że w momencie, w którym założymy, że hej, jeżeli chcesz wbić szpilę jakiejś grupie, to najlepiej wbij swojej, bo po pierwsze najlepiej ją znasz, a po drugie trochę jesteś, wiesz, trochę możesz to zrobić, na tym to polega, to wydaje mi się, że to jest ten taki najlepszy balans, bo w momencie, w którym zaczynamy mieć tak, że wiesz, że jesteśmy w swoich okopach i wszyscy wbijamy sobie szpilę nawzajem, no to zawsze ktoś jest pokrzywdzony, a w momencie, jak jesteśmy w swoim okopie i wbijamy, nie jesteśmy już w tym momencie w okopie, tak, ale jeżeli wbijamy szpilę samemu sobie, to trochę ma to inny kontekst. Wydaje mi się, że to jest taki fajny sposób na to, żeby jednocześnie mieć to ciastko ostrzejszego i trochę takiego bardziej zaczepnego dowcipu, a jednocześnie trochę stworzyć taką sytuację, w której jesteśmy w stanie to zbalansować i jesteśmy w stanie powiedzieć, okej, to nie miało być obraźliwe, bo jeżeli miałoby to być obraźliwe intencjonalnie, to musiałbym w tym momencie obrazić samego siebie. Wiesz, co próbuję powiedzieć? Tak, i uważam, że to jest zresztą bardzo, bardzo dobra uwaga, z którą się zgadzam. Zresztą jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, dlatego że jeśli chodzi o przekraczanie pewnych granic w dowcipie, to ja nie jestem im przeciwna pod jednym warunkiem, że osoba, która w ten sposób przekracza granicę, chce powiedzieć coś więcej. Chce powiedzieć coś więcej, nieważne czy o przedmiocie swojego dowcipu, czy o przedmiocie samego poczucia humoru. Ja pamiętam... I taki brytyjski komik, on się nazywa Jimmy Carr, kończył kiedyś swoją, taki cały swój stand-up, on w ogóle opowiadał straszne kawałki, i kończył zawsze cały swój stand-up, próbując z widownią wymyślić najbardziej obrazoburczy, najbardziej taki poruszający dowcip, z którego już się nie wolno śmiać. I dokładał tam kolejne, coraz bardziej przeraźliwe fragmenty, takie coraz bardziej obrazoburcze, a widownia nadal się śmiała, bo kontekst, w którym to opowiadał, sprawił, że oni się musieli śmiać. Jakby to było śmieszne nie dlatego, że to było śmieszne, tylko dlatego, że znaleźli się w kontekście występu stand-upowego. I to paradoksalnie, mimo że było bardzo obrazoburcze i w sumie dosyć niesmaczne, jednocześnie mówił o tym, jak działa poczucie humoru, jak działa kontekst właśnie tego, z czego się śmiejemy, kiedy możemy się przestać śmiać, co tak naprawdę nas bawi, co może nas bawić. I ja pod tym względem jestem w stanie w przypadku komików, profesjonalnych komików, dopuścić jakby do trochę większego luzu, ale muszę wiedzieć, że musi mi komik udowodnić, że on przekroczył tę granicę po coś. Nie dlatego tylko, żeby się popisać, że jest w stanie opowiedzieć taki dowcip, korzystając z takich słów czy określeń, jakich normalnie nie można skorzystać w normalnej konwersacji, ale po to, że ma jakiś na to pomysł, że chce coś powiedzieć o świecie. Bo czasem można, przekraczając granicę, powiedzieć dużo ważnych rzeczy. Jeśli ktoś mi to udowodni, to jestem w stanie jakby dużo więcej wybaczyć. Przy czym to się moim zdaniem bardzo rzadko zdarza, bo zwykle osoby, które decydują się na przekroczenie tych granic, wydaje mi się, że to wystarczy, żeby być ciekawym, a tymczasem nie, to do niczego nie wystarczy. Ja w ogóle, to było bardzo dobre podsumowanie i myślę, że to jest okej. Okay. Chciałbym, zastanawiam się, czy jeszcze poruszyć jeden temat. Wydaje mi się, że ja jeszcze dodałbym jedną tylko rzecz do tej komunikacji, to znaczy, że nie chcę tutaj wchodzić, od razu chcę powiedzieć, nie chcę tutaj wchodzić w jakieś takie tematy, w takie kierunki victim blaming, nie chcę wchodzić w jakieś takie victim blaming, ale wydaje mi się, że warto pamiętać, że ta komunikacja powinna iść w obie strony, to znaczy, że powiedzmy, że nie wiem, osoba A wymyśla dowcip, który jest obraźliwy dla osoby B, to osoba A powinna myśleć o tym, że nie jest jedyna na świecie i wiesz, i osoba B może to odebrać inaczej, ale jednocześnie wydaje mi się, że czasem warto dać szansę, bo bardzo często jest tak, że ta druga strona, ta, która jest urażona, jakby zatrzymuje się na tym etapie, okej, jestem urażony i nawet nie przychodzi mi do głowy, że ta osoba mogła tego nie chcieć, a wydaje mi się, że to powinno mieć wpływ, że twoje jakby to, masz pełne prawo być urażoną osobą, każdy ma pełne prawo być urażony jakimś dowcipem, wiele razy mówiliśmy, czy jakąkolwiek sytuacją, wiele razy mówiliśmy, że takie mówienie, hej, miej dystans komuś innemu, to jest takie, wiesz, narzucanie swojego własnego, swojej własnej skali dystansu komuś innemu, ale z drugiej strony, jeżeli dowiadujesz się, okej, ten ktoś miał na myśli coś innego, to weź poprawkę na tę rzecz, bo bardzo często mam taką sytuację, że wiesz, w takich sytuacjach, w których wiesz, dowiaduję się, że ktoś, nie wiem, był urażony albo w jakiś sposób się nie dogadaliśmy i ja staram się tej osobie tłumaczyć, po czym ta druga osoba w ogóle jakby nie bierze pod uwagę mojego tłumaczenia, tylko zakłada, okej, mój odbiór rzeczywistości jest jedynym
I ty teraz masz jakby mnie przeprosić i się do niego dostosować, mimo że, wiesz, nie chodzi mi o to, że ja nie chcę przepraszać, czy czegoś coś takiego w żadnym wypadku, ale często jest tak, że wiesz, ta komunikacja powinna iść w obie strony i to nie sprawia, że nie można być urażonym albo nie można żartować i tak dalej, ale warto jakby, że warto jak obie osoby mówią, jak warto jak obie osoby siebie słyszą nawzajem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która jest, to chciałem powiedzieć jeszcze, bo chyba będziemy kończyć, nie? Mam już godzinę ponad na liczniku, nie licząc zabijania kota po drodze, ale wrzuciłem ostatnio w ogóle tweet, który brzmi, zacytuję swój własny tweet, to jest już szczyt w ogóle wszystkiego. Napisałem, jadąc pociągiem, nudziło mi się i napisałem, hej, polećcie jakiś fajny, nierasistowski, niemizogonistyczny, nieantysemicki, nieseksistowski, niehomofobiczny, niesłowiański, niewulgarny żart. Ktoś coś? I mniej więcej połowa ludzi odebrała to jako krytykę poprawności politycznej, gdzie nie można z niczego żartować, a połowa ludzi odebrała to jako krytykę poczucia humoru, gdzie całe poczucie humoru jest oparte na tym, że się śmiejemy z kogoś albo krzywdzimy kogoś. I ja zacząłem się zastanawiać, co tak naprawdę miałem na myśli w tym tweecie i nie wiem. No autentycznie nie wiem. Siedzę i tak, wiesz, połowa ludzi mówi, dobrze powiedział, z niczego nie można już żartować w dzisiejszych czasach. Jak tak dalej pójdzie, to w ogóle nie będzie poczucia humoru, a połowa osób zaczęła mi do mnie pisać, że no, faktycznie, to poczucie humoru to tylko w Polsce to jest najgorsze. I nie wiem, no teraz nie wiem, co się dzieje. Ja powiem szczerze, że dla mnie ten... W sumie ten twój tweet pokazuje płytkość naszego poczucia humoru. To znaczy, że jak zaczniemy, jeśli potraktujemy to szerzej i wykluczymy sobie takie najbardziej stereotypowo traktowane grupy i poszukamy jakiegoś dowcipu, no to zostaje, przychodzi baba do lekarza z mózgiem w ręce, nie? Czy coś tam. Albo w ogóle ja jako dorosły człowiek sobie uświadomiłem, na czym polega dowcip, że dlaczego kurczak wchodzi na ulicę, bo chce się dostać na drugą stronę. Jakby jako dzieciak, jak to słyszałem, to w ogóle nie dotarło do mnie ta dwuznaczność, która tam jest zawarta. I to jest jeden z moich ulubionych dowcipów na świecie. To nieprawda. Ale muszę powiedzieć, że dlatego jestem wielką zwolenniczką... tego, humoru absurdalnego. W humorze absurdalnym nie można nikogo urazić, ponieważ jest on z natury absurdalny i oderwany od rzeczywistości i ma się dobrze. Dlatego uważam, że wszyscy powinniśmy oglądać Monty Pythona. Tak, Monty Python najlepszy. Dobrze, więc chyba to tyle, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy odcinek. Napiszcie nam w komentarzach, co sądzicie, jaki jest wasz ulubiony dowcip, czy ktoś was kiedyś obraził, czy wy kogoś kiedyś obraziliście, czy może macie jakieś pomysły, żeby nas obrazić, albo może ten odcinek was obraził w jakiś sposób. Więc czekamy na wasze komentarze, a za chwilę już się będziemy z wami żegnać. Zostańcie jeszcze z nami, to powiemy wam o kilku ważnych rzeczach dotyczących podcastu, zwłaszcza jeżeli jesteście nowymi słuchaczami, bo na przykład zaczęliście słuchać od odcinka 135, powiedzmy, gdzie zaczęliśmy sezon. Kochani, wy i Jeremy Irons, słuchajcie, mamy fanpage facebook.com/zvz.pl, polubcie go. Pojawiła się ostatnio koszulka. Koszulka jest pod adresem zvz.pl/sezon10, pisane 1-0. I co więcej, słuchaj, Maja Lulek przygotowała nam wzór na koszulki 10 sezonu, które są dostępne, będą dostępne tylko w trakcie trwania tego sezonu, ale dodatkowo są też torby płócienne i kubeczki. Więc są super, super rzeczy. Będziecie mogli kupować chleb i wkładać go do toreb z logo naszego podcastu. Albo suszyć chleb tak, żeby mieć bułkę na bułkę tartą, czy coś takiego. Tarta, dobra. Fantastyczna rzecz. Słuchajcie, piszcie też do nas. Możecie do nas pisać, wysyłając maila na kontakt@zvz.pl. My te maile będziemy odbierać, drukować, żeby zniszczyć środowisko. Nie będziemy drukować. Będziemy je wrzucać do takiego specjalnego katalogu i potem odpowiemy na nie gdzieś na końcu sezonu i możecie też pisać nam recenzje i oceny w iTunes albo gdziekolwiek traficie, gdziekolwiek chcecie, gdziekolwiek zobaczycie przycisk zrecenzuj, kliknijcie go, zostawcie ocenę jaką chcecie. Zawsze jest ta jedna osoba w ciągu sezonu albo dwie, które zostawiają po prostu jedynkę i piszą opydo albo czajka. Zwykle opydo z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego. Ale ostatnio jest hejt na czajkę, więc... Hejt na czajkę, a racja, bo ta czajka coś tam wybiła znowu to samo, to my, to o nas właśnie. Więc bardzo dobrze. Akcja promocyjna 10 sezonu. Tak, to było to, wybił sezon. Stąd to było. Wybił sezon, zalało Warszawę. Dobrze, więc słuchajcie, to był odcinek 138. Bardzo wam dziękujemy, słyszymy się w piątek najbliższy. Dajcie znać, co sądzicie o tym odcinku. A jeżeli słuchacie nas po raz pierwszy, na przykład jakimś cudem, bo trafiliście na ten temat, pamiętajcie, że polecamy zacząć słuchanie podcastu od tego sezonu bieżącego, który jest teraz, więc zapraszamy do odcinka 135 i nadrabiania, a potem bycie już na bieżąco. Za każdym razem, jak zaczynamy sezon, to jest dobre miejsce do tego, żeby zacząć. Więc jeżeli jest ktoś z was, kto słucha po raz pierwszy albo zaczął niedawno, to dajcie nam znać też w komentarzach, jak wam się podoba, czy dobrze się czujecie, czy może możemy coś poprawić. Piszcie do nas, żyjcie, oglądajcie filmy, słuchajcie muzyki i róbcie niewybredne żarty na Twitterze. Dziękujemy wam. Pa, pa. Żegnajcie.